Kampania wyborów samorządowych w pełni. 19 października w ramach wsparcia kandydatów Prawa i Sprawiedliwości na Dolnym Śląsku do Oławy przyjechał wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. Przyjechałem do Oławy po latach na specjalne zaproszenie pana starosty i struktur Prawa i Sprawiedliwości, aby wesprzeć kampanię pana starosty i jego starania o fotel burmistrza. Uważam, że jako wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego mogę mieć w przyszłości pewien wpływ na to, aby przyszły burmistrz, mam nadzieję, mógł pozyskać środki unijne dla rozwoju Oławy, bo Oława na ten rozwój zasługuje. Choć oczywiście generalnie myślę, że trzeba zmienić filozofię naszego państwa. W ostatnich bowiem latach bardzo inwestowano w rozwój aglomeracji największych miast, a w dużo mniejszym stopniu interesowano się miastami mniejszymi. To przecież też są bardzo ważne. Oława jest właśnie jednym z takich miast i myślę, że ta harmonijny rozwój państwa polskiego, a więc środków nie tylko na duże miasta, ale także mniejsze miejscowości, to będzie filozofia rządu premiera Kaczyńskiego, ale na dzisiaj trzeba zadbać o to, żeby bardzo dobry kandydat, a jednocześnie się sprawdził jako starosta, został burmistrzem, dlatego go wspieram. Dziękuję bardzo. Myślę, że taka wizyta jest cenna i ważna, bo szerokie kontakty, jakie są potrzebne do tego, żeby korzystać ze środków europejskich, są rzeczą niebagatelną. Trzeba o tym zawsze pamiętać. Bardzo dziękuję.